Okej. Okay. Możemy zaczynać. To tym razem pogadamy sobie trochę o teatrze tańca, o aktorstwie w teatrze tańca, też o egzaminach i o nauce na wydziale w Bytomiu. Tak, bo jest dzisiaj z nami Paulina. Paulina, jesteś aktorką, prawda? I niedawno skończyłaś wydział. To jest wydział, jakby to jest szkoła aktorska, wydział taneczny. Tak, tak? To jest Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie. Ta sama, ta sama, gdzie są wydziały aktorski, wydział reżyserii dramatu i tak dalej. I ona ma swój wydział teatru tańca w Bytomiu. Czyli ma filię, ma siedzibę w innym mieście. Jak to wygląda w proporcjach? To mnie ciekawi, bo też to wyobrażenie młodego człowieka o byciu aktorem, że to jest takie jednak stricte, zwykle dramatyczne aktorstwo, tak sobie to wyobrażamy, mając te naście lat, a potem się okazuje, że jednak tych wydziałów jest troszkę do wyboru. Jak ty to jako aktorka mogłabyś opowiedzieć? Te proporcje, jak dużo jest tańca, jak dużo jest aktorstwa? Czy te zajęcia się przeplatają? Tak, przeplatają się przez cały okres kształcenia. Myślę, że to jest wydział dla tych, którzy lubią się ruszać i lubią działanie fizyczne, bo nie da się tego uniknąć tam. Tych zajęć. Pierwszego roku? Tak, tak. Okay. Tak naprawdę pierwszy rok zakłada się, że jest takim wprowadzeniem, nauczeniem ciała, prawidłowych zasad funkcjonowania, anatomii, mechaniki ruchu i tak dalej. Przygotowania do dużego wysiłku. Od drugiego roku zaczyna się taki wysiłek, technika. A na trzecim roku wchodzi się już w różnego rodzaju formy taneczne, choreografie, etiudy. Na czwartym roku jest dyplom, na piątym roku pisze się pracę magisterską. To jest dosyć podobne. Przy czym przy tej ścieżce tanecznej cały czas jest też ścieżka aktorska. Czyli tak samo ma się zajęcia z impostacji, z wymowy, z wiersza, z prozy, scen klasycznych, współczesnych. Na końcu robi się dyplom aktorski tak samo. Ma się dwa dyplomy, jeden jest taneczny, drugi aktorski. A, tego więc nie tak naprawdę, tak. Więc tak naprawdę no powiedziałabym, że to dzieje się równolegle i często dzięki doświadczeniu różnych pedagogów udaje się te ścieżki łączyć, tak żeby w aktorstwie dramatycznym wykorzystywać metody fizyczne, wchodzenia w emocje, generowania sytuacji, nie wiem, jakiejś takiej wyobraźni abstrakcyjnej. Takiego myślenia tak, ciałem trochę tak, po prostu. Tak, tak, tak. Że często uruchomienie ciała pomaga w uruchomieniu obecności, nie? Emocji, reaktywności na partnera. A powiedz, tak od początku, jakbyś miała się cofnąć do tego czasu przed egzaminami, jak to u ciebie wyglądało? W którym momencie dowiedziałaś się, że jest Wydział Teatru Tańca? Dlaczego zdecydowałaś się, że chcesz tam pójść na egzamin i zostać aktorką ze specjalizacją taneczną? Jak miałam 12 lat, a w zasadzie jeszcze trochę wcześniej, tańczyłam inaczej. Tańczyłam w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnym Stawie. I tam miałam takie ogromną pasję do tańca klasycznego, do baletu. Bardzo chciałam chodzić do szkoły baletowej, która jest oczywiście daleko. Więc kiedy miałam 12 lat i już definitywnie rodzice powiedzieli nie, już nie, to wtedy zobaczyłam, że właśnie w tamtym roku powstawał Wydział Teatru Tańca w Bytomiu i powiedziałam im, to będę studiowała tam. Wow. Kropka. Oczywiście u mnie także to bardzo było równoległe, to znaczy zawsze uczestniczyłam też w zajęciach teatralnych i to się przemieniało i tak naprawdę jakieś takie, kiedy mi bliżej do tańca, kiedy mi bliżej do teatru, to jest bardzo płynne w moim życiu. I po liceum zdawałam do wszystkich szkół, ale też ten Wydział Teatru Tańca był od początku takim, no chyba miał najdłuższą historię po prostu, najwięcej takiego podejścia, nie wiem, emocjonalnego miałam do Bytomia. I łączył faktycznie to, co robiłam w życiu. Więc dlatego Bytom. Okej. A, ale i dlatego też, że Lubelski Teatr Tańca. I jednak bycie w Lublinie i jeżdżenie na międzynarodowe spotkania teatrów tańca od tych kilkunastu lat, to bardzo zbudowało moje myślenie o teatrze, o ruchu. Było jakoś takie, wiecie, to była intuicyjna decyzja dosyć. Już podjęłaś tą decyzję zaraz po 12 roku życia, tak, więc też czekało tylko na ciebie. Odcinanie kuponów. Czekało na realizację. A wspomniałaś o Lubelskim Teatrze Tańca, to masz na myśli, że współpracowałaś wtedy, czy uczęszczałaś do nich też na zajęcia, czy po prostu jako inspiracja też? Przyjeżdżałam na festiwal jeszcze mieszkając w Krasnym Stawie, później jak w Lublinie byłam w liceum, to
chodziłam na zajęcia do Lubelskiego Teatru Tańca, uczestniczyłam w ich projektach, byłam wolontariuszką festiwalu, więc no, te relacje i wpływ Ani, Ryśka, Beaty i Wojtka wtedy był duży na mnie. Niesamowite, patrzcie, jak to też kształtuje w nas, prawda? To poczucie teatru w sobie, czy to jak chcemy w tym być, już od najmłodszych lat. Tak. No, to jest niesamowite. Ja mam troszkę podobne doświadczenie, dlatego że też byłam w zespole w Domu Kultury w Biłgoraju i też właśnie nasza instruktorka organizowała nam wyjazdy na Festiwal Teatrów Tańca do Lublina, na Lubelski Festiwal. I pamiętam, że ja chyba pierwszy spektakl, który zobaczyłam na scenie, to był właśnie Teatru Tańca. I wtedy się tak tym troszkę podjarałam, że to jest super, bo wiadomo, że my robiłyśmy proste choreografie synchroniczne, nie? A jednak Teatr Tańca już jest połączeniem różnych form teatralnych. On skupia się na ruchu, ale jest też dużo bardziej wizualny, bodźcujący, piękny, opowiadający historię sfery, więc ja się wtedy oczarowałam totalnie taką formą ekspresji i wtedy pierwszy raz pomyślałam sobie, że chciałabym coś takiego robić na scenie. A jeszcze nie miałam nic wspólnego z recytacją, z mówieniem, tylko chodziłam na zajęcia tam. No to też, Joli, u ciebie było pierwsze. Tak, pamiętam z naszego pierwszego odcinka. Zresztą u mnie było podobnie, więc wszystkie trzy tutaj mamy tą drogę od ruchu. I wiecie co, mi na przykład też to zostało do dzisiaj. Teraz pracuję w teatrze dramatycznym i w 100% jest to moja droga i teraz się tu czuję na miejscu. A jednocześnie mam takie powroty do ciała, nawet takie w środku swoje, gdzie czasami zadam sobie jakieś pytanie, jak to powiedzieć, czy jak o tym pomyśleć. No wiadomo, w tym procesie pracy to najczęściej moim pierwszym elementem jest powrót do ciała. Nawet sobie raz tak pomyślałam, no dobra, to jakbym to zatańczyła. I dopiero potem to drugie jest to słowo. Tak, to jest jakiś ogromny zasób, potencjał, coś, co się ma i tego, no ta droga chyba odczuwania jest po prostu krótsza tak naprawdę przez ciało czy reagowania. Tak, wyłącza się analitykę, nie? Tylko tam są bardziej bezpośrednie te odpowiedzi. Szybciej omijają głowę. No nie zawsze pomaga, czasem pomaga. Ale ja też bardzo lubię w głowę, bardzo. Tak, oczywiście. Ale czasami potrafi trochę chaosu wprowadzić i wtedy dobrze jest bezpośrednio do serducha się odnieść. Powiedziałaś, Paulina, o tym, że Wydział Teatru Tańca jest dla osób, które lubią fizyczny ruch, lubią się zmęczyć i lubią pracę z ciałem. Powiedz, jak to wyglądało u Was na roku? Czy wszyscy mieli doświadczenie taneczne i za sobą praktykę taneczną? Czy były osoby, które na przykład siedziały, nie wiem, bardziej w sporcie? Ale gdzieś interesował ich teatr i zdecydowały się na tą drogę jednak w ruchu. Czy to byli tancerze? Bardzo różnie. Nie, to nie zawsze są tancerze. I wydaje mi się, że to jest też specyfika w ogóle tego wydziału, że tam trafiają bardzo różne osoby. I nie, byli jakby osoby z doświadczeniem tanecznym, osoby z doświadczeniem sportowym. Tak naprawdę chodzi o jakąś taką predyspozycję ciała do wysiłku, do, no nie wiem, do jakichś zakresów, poziomu elastyczności, kondycji i w ogóle no po prostu pasji do tego, żeby jednak się zmęczyć i pracować nad tym ciałem regularnie. I tak naprawdę często te osoby, które nie miały takich nawyków tanecznych budowanych przez całe życie w jakiejś określonej technice, miały o wiele łatwiej, bo nie musiały się oduczać, mogły się po prostu nauczyć. Dlatego też ten pierwszy rok na WTT to jest takie zrównanie wszystkich z ziemią, czyli bardzo dużo po prostu takich podstawowych fizycznych, jest bardzo dużo WF-u, bardzo dużo treningu siłowego, bardzo dużo jogi, po prostu po to, żeby z wszystkim zbudować to samo pojęcie o ciele. I na przykład naukę tańca współczesnego, klasycznego, pomimo tego, że jest wymagana na poziomie egzaminów, rozpoczyna się od podstaw, nie? Od takiego poziomu zero, po to, żeby nabudować prawidłowe nawyki. Czyli są na którymś roku, rozumiem, że nie na pierwszym, też różne rodzaje tańca, tak? Czyli taniec współczesny, elementy, podstawy? Taniec współczesny i taniec klasyczny, balet są przez cały okres studiów jako no, taka baza. I natomiast jest też coś takiego super na WTT,
i nazywa się to Laboratorium Inspiracji Innowacji Twórczych. I to jest 8 warsztatów w trakcie roku, które są bardzo zróżnicowane, bardzo różne i wtedy pojawiają się naprawdę ekstremalne techniki. Ja na przykład uczestniczyłam w tańcu hinduskim, tańcu ukraińskim, czasem mieliśmy sztuki walki, więc jakby bardzo różne techniki jako no, takie rozwinięcie tego warsztatu. Natomiast jest jeszcze taniec folklor taneczny polski z różnych regionów. Natomiast to nie jest tak, bo czasem myli się Wydział Teatru Tańca, nie wiem, z teatrem musicalowym i spodziewa się, że tam będzie jazz i śpiewanie i nie wiem, tego typu techniki, albo taniec towarzyski, to nie, aż tak nie. Nie ma tego w programie studiów, ale może pojawić się właśnie w ramach tych 8 warsztatów rocznie. Okej. Bardzo cenna informacja. Rzeczywiście nie miałam do końca takiego wyobrażenia. Tak. Bardziej jak opiera się, no myślę, że tak samo jak teatr tańca, na tańcu współczesnym po prostu. Nie techniki rozrywkowe, tylko... Tak. Ale to z kolei bardzo jest taki bardzo dobry punkt wyjścia dla budowania świadomości ciała, dla takiego ruchu fizycznego, takiego... takiego, wiecie, nie? No, organicznego? I tych tematów sobie, które przeprowadzasz tak jakby w tym myśleniu teatralnym. To masz na myśli. Tak, myślę, że tak. Ja zapytam, bo teraz tak, jesteś aktorką, która ma bardzo dobrze rozwinięte specyficzne umiejętności taneczne, ruchowe. Myślę, że w teatrze dramatycznym większość aktorów jest gdzieś kompatybilna ze swoim ciałem, ale prawda jest taka, że no, żeby już zrobić równo w synchronie kilka obrotów, potrzebujemy troszkę prób. Potrzebujemy trochę prób, żeby sobie z tym poradzić. I teraz jakby... gdzie ty po szkole szukasz pracy? Jakie to są rewiry? Gdzie czujesz się mocna, nie? W czym czujesz się mocna i jakby jak oceniasz te swoje dodatkowe umiejętności jako taki pakiet, wiesz, czegoś, czym możesz się chwalić ponad to, co jest po dramacie, nie? I mówię tak, to jest problem tożsamości, który jest związany z Wydziałem Teatru Tańca, to znaczy nie mamy tam oczywistych odpowiedzi na to pytanie, kim jesteśmy. Bo mamy, z jednej strony mamy, jest to kierunek aktorstwo. Mamy specjalność teatr tańca. Zostajemy aktorem teatru tańca albo aktorem tancerzem. I tak naprawdę doświadczenie pokazuje, że studenci czy absolwenci pracują w bardzo różnych miejscach. Bardzo, bo jakby zarówno pracują w, nie wiem, w Kieleckim Teatrze Tańca, czy współpracują właśnie z Lubelskim Teatrem Tańca, czy z Polskim Teatrem Tańca. Tworzą, pracują często w kompaniach tanecznych za granicą, tworzą własne kolektywy taneczne, ruchowe, tworzą własne spektakle i własne inicjatywy, ale druga część pracuje w teatrach dramatycznych i jest angażowana do spektakli dramatycznych, pracuje w serialach, w filmach, czy na przykład idzie, wybiera bardziej drogę choreograficzną i robi choreografię do spektakli w teatrach dramatycznych, albo robi choreografię w filmach normalnie fabularnych. Więc no tak naprawdę oczywiście gdzieś ponad tym wszystkim, albo pod tym wszystkim jest też taka ścieżka pedagogiczna, gdzie można prowadzić zajęcia taneczne, teatralne, aktorskie, ruchowe, świadomości ciała, no całe mnóstwo. Więc chyba najtrudniejsze jest to, żeby znaleźć w tym swój potencjał i go odczytać, bo sama uczelnia daje bardzo wszechstronne doświadczenie, tak bym to ujęła. Zarówno ruchowe, zarówno aktorskie, ale także takie twórcze, gdzie studenci są zmuszani do tego, obligowani do tego, żeby stanąć w pozycji osoby, która jest odpowiedzialna za projekt, za etiudę, spektakl, choreografię. Może zapraszać inne osoby, może kreować świat za pomocą techniki, scenografii itd. I ma napisać konspekt tego projektu, żeby potrafić też o nim opowiedzieć i go przedstawić jako ideę. No więc tak naprawdę dostajemy bardzo dużo różnych umiejętności. I moje doświadczenie też jest bardzo różne wobec tego. Natomiast na tym etapie mojego życia bardziej bliżej mi jest do słowa tak naprawdę i do dramatu. Widzisz.
To jest też ciekawe, bo w pewnym momencie tak sobie pomyślałam, kurde, no faktycznie, bo choreografia, nie? W teatrze. Mhm. Kto może być lepszym choreografem niż aktor, który został wykształcony w technikach ruchowych, nie? Mi się świetnie pracuje z aktorami, choreografami po Teatrze Tańca w Bytomiu. Mhm. Mam wrażenie, że oni od razu wiedzą, jakby jak prowadzić ruch, tak. Jak go wyjaśnić, też jak znają te potrzeby aktora, czego my też potrzebujemy, tak. W pracy nad rolą i w jaki tak. Sposób ten ruch może nam pomóc, albo że zwykle ten ruch nie jest przecież odklejony od tego, co robimy w spektaklu, tak. Nie jest nagle stopi, tańczymy choreografię, tylko wciąż kontynuujesz swoje tematy. Tak. Ktoś ma tego świadomość wtedy. Tak, i to bardzo, to czego się, na co bardzo jest kładziony nacisk w Bytomiu, to właśnie to, żeby tworzyć ruch intencyjny. Czyli nie robić tańca dla tańca, sztuki dla sztuki, choreografii dla choreografii, tanuszki, tararara, tylko żeby ciało wyrażało coś, żeby coś chciało osiągnąć. No tak naprawdę nadaje się ruchowi albo sytuacjom ruchowym intencje aktorskie, powiedzielibyśmy. Więc pod tym względem wyobrażam sobie, że faktycznie z perspektywy aktora dramatycznego spotkanie z aktorem tancerzem w roli choreografa jest, z tym, o co chodzi, no jest jakaś wspólna przestrzeń, nie? Jakieś rozumienie tych rzeczy. Tak. Po co to jest? I co ma to uzupełnić, co ma to podnieść, jaki efekt. Czy nawet niekoniecznie choreografię w takim rozumieniu, że robimy jakiś układ, sekwencję, ale w ogóle to, w jaki sposób postać się rusza, skąd ten ruch wynika, dlaczego, no to wszystko jest do wymyślenia. Ja zapytam z ciekawości, bo nie jestem pewna, w jakiej fazie rozwoju jest w ogóle teatr tańca w Polsce na przestrzeni innych krajów? Czy gdzieś na zachodzie to jest forma, która jest bardziej rozwinięta? Czy my jesteśmy mocni jako teatr tańca, tak narodowościowo? To jest bardzo niestety znowu skomplikowane i opiera się o problem tożsamości. Tożsamość. Bo w zasadzie teatr tańca to jest kojarzone z Piną Bausz. I tanc, teatr. I tyle. Tak naprawdę. A jakby my w Polsce jakoś tak było blisko, więc się zainspirowaliśmy, że tam mają teatr tańca. I w latach, nie wiem, 80., nie chcę skłamać, zaczęły się tworzyć te zespoły, które dzisiaj kojarzymy. I one mają w nazwie teatr tańca. Natomiast za granicą zwykle nie ma takiego gatunku tak naprawdę jak teatr tańca. Tylko chodzi na przykład na spektakle taneczne, po prostu. I w ramach spektaklu taneczny już rozumiemy, że on ma oprawę scenograficzną, nie wiem, muzyczną, dramaturgiczną i tak dalej. Więc pod tym względem, jak pytasz o to, jak jest w innych krajach... Ale czy powiedziałaś teraz spektakle taneczne, to znaczy, że w jakiejś instytucji, która po prostu proponuje teatr w repertuarze, ma taką pozycję jak właśnie spektakl taneczny? Tak jak powiedzmy my w repertuarze możemy mieć spektakl muzyczny, mimo że nie jesteśmy teatrem muzycznym? To tak samo w innych teatrach jest? Nie, dlatego że istnieją jeszcze jednak zespoły i instytucje, które zajmują się tańcem, jak najbardziej. Czyli odpowiedniki, nie wiem, Polskiego Teatru Tańca jak najbardziej. A ciekawostką na przykład w Finlandii, w teatrach publicznych, miejskich, instytucjonalnych, jest podział repertuaru w taki sposób, że tam, nie pamiętam procentowo, ale na przykład 70 to jest teatr dramatyczny, 20 to jest teatr muzyczny, 10 teatr tańca albo teatr, albo taniec po prostu. I to jakby, czyli to oznacza, że w każdym miesiącu musi być przynajmniej, nie wiem, zgaduję, jeden spektakl taneczny zagrany na scenie. Okej, ja troszkę to zapytałam dlatego, że kojarzę, że w Bytomiu bardzo mocno działała siatka wymian, nie? Mhm. Czy się mylę? Tak, ale myślę, że to wynika po pierwsze z tego, że taniec jest międzynarodowy, po prostu. No tak, to gadasz. I tak naprawdę to już wtedy nie chodzi o nazewnictwo, a bardziej o to, no o formułę, o formę, o język. A dwa, że to jest też bardzo dobry wydział i ma po prostu dobre kontakty międzynarodowe, więc były tam takie możliwości. Okej. Tak. To myślę, że jeszcze fajnie by było teraz trochę pogadać o samych egzaminach, nie? Bo tak rozmawiamy, żeby przedstawić ludziom, którzy myślą w ogóle o aktorstwie, różne możliwości, różne drogi. I powiedzmy, że ktoś po rozmowie, po tym co powiedziałaś, zainspirowałby się, że też tak chce, bo też działa w jakimś domu kultury, na przykład w grupie tanecznej. No i co na takim egzaminie? Co musi zrobić, żeby przygotować
taką teczkę, bo rozmawialiśmy wcześniej o przygotowaniu się do szkoły teatralnej na wydział właśnie dramatyczny, to zwykle są teksty do przygotowania. Mhm. A tutaj trzeba też przygotować jakąś choreografię, czy po prostu... Tu trzeba przygotować wszystko. I to jest tak, że egzaminy na pierwszym etapie po pandemii te egzaminy przeniosły się w sferę online. Czyli polega ona na tym, że nagrywa się wybraną ilość tekstów, już nie pamiętam w tym momencie jaką dokładnie, nagrywa się teksty, nagrywa się wykonanie niektórych ćwiczeń fizycznych. Mhm. To jest jakiś przysiad z jakimś... jakiś... sztangą? Takie... czy one są zaproponowane ze strony szkoły? Tak, tak, jak najbardziej. One no, sprawdzają predyspozycje ruchowe po prostu. Jest kilka ćwiczeń z techniki tańca klasycznego i one są wszystkie pokazane na stronie, są wytłumaczone w jaki sposób je wykonać, są filmiki, więc jakby to jest bardzo proste, żeby przygotować taki materiał. Przygotowuje się także piosenkę i przygotowuje się układ solowy. I jakby to się odbywa gdzieś tam na poziomie tego egzaminu online, ale myślę, że ciekawsze jest to, co się dzieje już na żywo. Osoby, które dostaną się do drugiego etapu, już tego na żywo, mają spotkanie z komisją aktorską i tu w ramach tego jest do przygotowania 5, wydaje mi się, tekstów, czyli proza, współczesna, klasyczna, wiersz klasyczny, współczesny, podobnie i być może jakiś monolog. Mhm. I piosenki dwie, jedna pewnie ludowa, a druga... jakaś tam wybrana po prostu. Tak, po prostu utwór muzyczny. Tak, się... I to jest spotkanie z komisją aktorską. Natomiast z tej ścieżki tanecznej idzie się na lekcję tańca współczesnego. Tańczy się w grupie, normalnie prowadzący pedagog prowadzi te lekcje, a komisja obserwuje sobie uczestników w trakcie. To też jest super, że ten egzamin nie trwa 5 minut i ta. Tylko jednak tam komisja ma czas zapoznać się z uczestnikiem i zobaczyć faktycznie go w akcji. Ciekawe, bo też można zobaczyć wtedy, jak człowiek pracuje. Niekoniecznie przyjdź, pokaż, co przygotowałeś i jak ci wyjdzie to. Jakie ma nastawienie, jak sobie radzi, jak jest wytrwały. Słuchasz uwag. Co one ci właściwie dają, to najbardziej. Jest i często też, tak jeszcze przepraszam, że ci przerwałam, ale też często pamiętam, że tak castingi wyglądają. Jakieś ruchowe castingi, jak pamiętam jeszcze z teatru muzycznego. To rzeczywiście tak to wyglądało, że się spotykaliśmy z choreografem i po prostu różne fragmenty ćwiczyliśmy, tańczyliśmy. Nie było tego, pokaż jak przygotowałaś, dziękujemy, do widzenia. To tak. Ciekawe, że jest już w szkole taka zaproponowana forma. Tak, tak. Myślę, że to też taniec po prostu uczy tego. Uczenie artystyczne. I jest jeszcze technika tańca klasycznego, czyli są dwie lekcje, a potem jest jeszcze improwizacja ruchowa, czyli tak jakby trzecia lekcja, w czasie której dostaje się zadania ruchowe, abstrakcyjne albo jakiś tekst do zaimprowizowania. I to też jest w grupie. I później są prezentacje solowe, przygotowane choreografia, która trwa minutę i jest ona raz tańczona do muzyki, a raz bez muzyki. O, bardzo ciekawe. Tak. Jak w 2011 roku zdawałam, to pamiętam lekcję i klasyczną, i współczesną. Pamiętam, że na współczesnej uczyliśmy się razem choreografii prowadzonej przez kogoś. Ona była bardzo dynamiczna i powtarzaliśmy ją tak z 20 razy. Tylko, że w tej choreografii były, wiecie, jakieś takie bardzo dynamiczne elementy, gwiazdy i tylko po przekątnej z powrotem i do utraty tchu dosłownie. Ja byłam taka zmęczona i czułam się totalnie nieprzygotowana właśnie fizycznie, że może technicznie tak, ale ja miałam wrażenie, że my ten maraton przebiegliśmy przez 30 minut. Myślę, że tak, że pod tym względem na przykład jeżeli chodzi o przygotowanie, to jak przygotowywałam osoby do egzaminów, to często mówię, że tak naprawdę dobrze jest po prostu zbudować sobie kondycję fizyczną i czasem rutyna pompek, brzuszków, biegania jest ważniejsza niż znajomość technik, bo tych technik i tak się nauczy w przebiegu studiów. Tak.
Ale taką no, predyspozycję fizyczną to jest baza, którą trzeba mieć. Ja na swoim egzaminie w Bytomiu pamiętam, że czułam się słabeuszem, mimo tego, że przez 10 lat coś tam tańczyłam i powiedzmy coś ruchowo byłam w stanie zaproponować. Na tym fragmencie egzaminu, gdy trzeba było coś interpretować, czy losowaliśmy jakieś karteczki z jakimiś tekstami, trzeba było coś chciałam zaproponować w oparciu o sentencję, to było spoko, ale jeśli chodzi o taką wytrzymałość i przygotowanie, to o czym ty powiedziałaś, to czyli kondycja. Kondycja. To sobie nawet codziennym po prostu, tak, żeby sobie odpowiednio wcześniej ustawić taki rytm życia, że codziennie jakoś trochę wzmacniamy kondycję. Nawet niekoniecznie ta technika, nie? I umiejętność zrobienia figur baletowych, podstawowych, tylko siła i taka wytrwałość i przygotowanie. Ważna informacja dla młodych ludzi, często może ktoś pomyśleć, no nie jestem tancerzem, to nie będę startować na taką uczelnię, a to zupełnie nie tędy. Tak, można ograć brak znajomości tańca klasycznego. Braku kondycji raczej nie ograć. I później też jest tak, że jest finał i na finale spotyka się już przed całą komisją i tam otrzymuje się zadania jakby połączone w tym wszystkim. Mogą prosić ponownie o tekst i o jakąś interpretację zmienioną, o zadanie na tekście aktorskie, ale mogą też na przykład poprosić, żeby tekst, który się ma przygotowany, zaprezentować bez pomocy słów, tylko za pomocą ruchu. Albo można dostać piłkę lekarską, naparzać nią w ścianę i mieć za zadanie powiedzieć tekst z intencją. Bo też później jest ważne to w praktyce, że mamy z założenia mówić poprawnie albo śpiewać podczas ruchu. Więc jakby ważne jest to w przebiegu tej edukacji, że starają się jak najbardziej to łączyć, dołączać słowo do ciała. Bardzo mnie to zaciekawiło, słuchajcie, naprawdę. Super. Więc jest to taki wybór, bo tak jak mówię o tej tożsamości, to zawsze czuję, że to jest jakaś taka wątpliwość. A to jest też ogromny potencjał, szczególnie dla osób, które mają w sobie takie poczucie trochę niezależności albo potrzeby tworzenia po prostu, które chcą szukać własnych ścieżek. To jest ogromny potencjał, tak jak mówię, ten wydział daje naprawdę bardzo dużo różnych umiejętności. Ale to też jest ciekawe i przypuszczam, że być może to wynika też z tego trochę, że tych instytucji teatru tańca w Polsce nie ma aż tak dużo, bo ty powiedziałaś o tym, że często łączycie się w kolektywy, robicie własne projekty i wydaje mi się, znaczy ja mam takie swoje doświadczenie, że ja i moi koledzy trochę tak jakby poszukiwaliśmy etatu, nie? No bo trochę tych teatrów jest w Polsce, powiedzmy nie jakoś super dużo, ale trochę ich jest, więc to jest taka podstawowa potrzeba, a później zaczyna się już robić tak grząsko pod nogami, nie? Że no jakby w takie dramatyczne kolektywy się nie do końca łączyliśmy, czy nawet nie mieliśmy takiego pomysłu, nawet o tym nie pomyśleliśmy. A u was to już to bardziej pracuje może dlatego, że też są te open call'e w różnych miejscach, nie? Że jest trochę więcej takich możliwości tego, żeby ludzie w ekipach przyszli i zaprezentowali swój pomysł, swój potencjał, tak, nie? Myślę, że to wynika faktycznie z tego, że tych ośrodków nie ma tak dużo, dlatego trzeba to gdzieś powoływać na własną rękę. Że on nie jest zinstytucjonalizowany. Jest bardzo mało instytucji takich samodzielnych w Polsce, które się tym zajmują. No więc wtedy rodzi się grantoza. Tak. Ale i kreatywność też taka niezależna. Producencka. Tak, bo wydaje mi się, że to też jest znowu problem tożsamości, że na przykład teatr niezależny w Polsce często kojarzy się z teatrem amatorskim, a to niekoniecznie musi być prawda, bo to mogą być na przykład aktorzy dramatyczni albo aktorzy teatru tańca, czyli teatry profesjonalne, które po prostu tworzą poza instytucjami. Więc to wydaje mi się, tak powoli przenosi się do świadomości, że to nie tylko teatr miejski publiczny jest możliwością dla widza, że może też pójść gdzieś indziej. Albo tak samo aktor twórca. No. A ty chyba też, Paulina, zrobiłaś taką inicjatywę swoją tutaj w Lublinie, prawda? Tak. Założyliśmy Fundację Teatr Wschodni i prowadzimy Teatr Wschodni z siedzibą na ulicy Lubartowskiej 30 w Lublinie. Ale to też tak naprawdę ma swój początek dużo wcześniej niż teraz.
taka właśnie to działanie takie oddolne, albo w ogóle no, tworzenie po prostu miejsca, tworzenie teatru, tworzenie zespołu, to wydarzało się też wcześniej. Jeszcze na studiach prowadziłam, założyłam teatr, kolektyw studencki Robimy i w ramach niego powstawały jakieś takie pierwsze spektakle, które później, kiedy już mieliśmy fundację, przyszły pod skrzydła fundacji. Więc tak naprawdę od trzeciego roku studiów tworzyłam spektakle, reżyserowałam je i ja sobie jeździłam po festiwalach. To jest tak, że teraz na Lubartowskiej, w tej waszej siedzibie, swoją drogą codziennie tędy przejeżdżam i zawsze jakoś tam światełko wysyłam. Prowadzę naprawdę, no, chylę czoła i wielki szacunek jest do takiej pracy mój i naprawdę wiem, ile to pracy kosztuje. To też nawet mam na myśli samą tą salę. Ja tam kiedyś prowadziłam zajęcia z jogi jeszcze, jak to było piękno panie. I widziałam tę salę, w jaki sposób wy ją zmieniliście, jak ona jest dostosowana do spektakli i naprawdę... No zapraszam. Jest to niesamowite. Zapraszam. Ile roboty, ile twórczości tam jest. Tak, to opowiem chętnie. Wobec tego, jesteśmy tam od tego roku, czyli od 2023 i mamy tam taką dużą salę studio, która jest pomalowana na czarno. I ma kotary, i ma podłogę paletową 6 mm. Tak. Już się zachwyciłam, jak zobaczyłam to na zdjęciu, zrobiłam fokus na to zdjęcie. Mówię, tam była zawsze taka zimna podłoga, okropnie zimna i tak pamiętam tą przestrzeń. A tu czarna baletówka, piękne oświetlenie. Zapraszamy, jest to otwarte miejsce, jesteśmy też otwarci na różne inicjatywy. Mamy też taką mniejszą salę warsztatową, konferencyjną, biuro. Sanitariaty, prysznic, które ostatnio malowałam, więc wiadomo, murarz, tękarz, akrobata, tancerz. To nasz zawód jest niesamowity, drodzy Państwo, umiemy wszystko. Czego nie umiemy, to najważniejsza rzecz, jaką nauczyłam się na studiach, to jest jedno zdanie. Źle, ale pewnie. Więc tak. Do zapamiętania totalnie. To na scenie nie można się cofać. I myślę, że to jest ważna umiejętność w życiu w ogóle, tak naprawdę, że czasem nie robimy rzeczy, bo się ich boimy, bo nam się wydaje, że są jakieś wzorce ich wykonania i czasem są, wiadomo. Ale też teatr i sztuka to nie jest karabin, z tego się nie strzela. Najwyżej będzie jakiś błąd. I w Teatrze Wschodnim robimy rzeczy artystyczne, czyli spektakle. Tam gram Republikę Marzeń, czyli mój monodram. W reżyserii Gosi Jakubowskiej-Raczkowskiej zapraszam i on jest też grany w dwóch wersjach językowych, po polsku i po angielsku. I gramy też inne spektakle, przygotowujemy różne wydarzenia międzynarodowe. Zapraszamy artystów z różnych krajów, którzy przyjeżdżają na rezydencje, przygotowują swoje prezentacje. Odbywają się też seminaria teatralne, spotkania takie, na przykład w tym roku mieliśmy kilka takich spotkań, które dotyczyły podejść ekologicznych w sztuce, albo na przykład mental health w sztuce i dla artystów. W przyszłym roku będziemy mieć projekty na temat kompetencji finansowych dla artystów. Błagam, nie umiemy tego, nie umiemy rozmawiać o pieniądzach po prostu. Nie umiemy negocjować stawek. Nie umiemy w ogóle powiedzieć, że nasza praca kosztuje pieniądze, bo takie jest podejście w środowisku. To jest też powszechne. Raz o tym rozmawialiśmy, że ani na studiach o tym nie rozmawiamy, a potem szukając pracy, raz, że nie znamy do końca tych realiów i niezręcznie jest je rozpoznawać, a dwa, że za tym idzie też jakaś taka asertywna walka o swoje. Tak, bardzo ważny temat. Czy takie warsztaty będą? Tak, u was w Teatrze Wschodnim. Będzie projekt międzynarodowy, na który przyjeżdżają osoby z Polski, Finlandii, Serbii i Egiptu. I w połowie są to artyści młodzi, a w połowie są to przedsiębiorcy, ekonomiści, którzy mają taką wiedzę finansową po prostu. Więc będziemy się tego uczyć. Zapraszamy. Więc międzynarodowa działalność, ale też działalność warsztatowa. W przyszłym roku ruszamy też z taką ofertą. Można do nas przychodzić na różnego rodzaju wydarzenia i warsztaty. Ostatnio zrobiliśmy kilka dżemów tanecznych, po których jedliśmy prawdziwe dżemy z kuframi. Więc to też jest ciekawe, no, że... monodram koniecznie. Tak. Zapraszamy wszystkich. Ja jeszcze nie widziałam twojego monodramu. No wiesz.
I czy on jest do zobaczenia właśnie w tej przestrzeni Bartowskiej? Tak. Okay. Myślę, że styczeń. Gdzie można was znaleźć? Na Facebooku? Tak, Teatr Wschodni na Facebooku i na Instagramie jesteśmy. Okay. Mamy też stronę internetową, ale to już chyba odchodzi do lamusa. No tak, ekstra, to dziękujemy ci bardzo za wtajemniczenie w aktorstwo teatru tańca, w możliwości, w to, jak wygląda ta droga, w to, jak może wyglądać początek, później rozwinięcie. Myślę, że w tym jest duży potencjał. Zachęcam. Mhm. Zachęcam. To jest piękne doświadczenie i inwestycja w ciało też zawsze się opłaca. Po prostu. Prawda. Dziękujemy ci bardzo. Dzięki.